Baczność! Wszystkich uczestników militarnych i wolontariuszy. Witajcie koleżanki i koledzy. To już jest ósme spotkanie. Dzisiaj też jest piękna atrakcja. Przyjechały pojazdy, które mają kilkadziesiąt lat, dużo atrakcji, ludzie mogą nawiązać znajomości i można się przyjechać takim pojazdem, jak teraz jedziemy. Super, wszyscy czekają na przejażdżkę po Trzebieży, ludzie wiem, że już wylegli z domów, żeby obejrzeć paradę. No to jest fajna inicjatywa, fajna rzecz i fajnie, że to już trwa od lat i mam nadzieję, że będzie trwało jeszcze długo, długo. Już po raz ósmy spotykamy się w Trzebieży na zlocie pojazdów militarnych. No w tym roku chyba ta frekwencja troszeczkę niższa niż miała to miejsce w latach ubiegłych. Tak, bo ten rok jest taki wyjątkowy, dlatego że no, ta majówka przypada akurat w środku tygodnia i niektórzy po prostu nasi koledzy no niestety pracują, tak? A jechać z Polski, w ubiegłym roku mieliśmy dużo samochodów z głębi Polski. Natomiast w tym roku, no mówię, jest to mniej no, spowodowane tym. Niemniej i tak tych pojazdów, jak na te warunki, które teraz są, to i tak jesteśmy zadowoleni, bo no, jest ta podtrzymana taka ta norma. No, może brakuje 5-6 pojazdów tak jak co roku. Ale na pewno nie brakuje atrakcji, mogliśmy się o tym przekonać kilka minut wcześniej, kiedy był ten objazd ulicami Trzebieży, można było zobaczyć różnego rodzaju pojazdy militarne. I gdyby mógł Pan przybliżyć, jakie pojazdy są podczas tegorocznego zlotu? Podczas tegorocznego zlotu są GAZ-69, są UAZy, UAZ-452, UAZ-469, są tarpany Honkery, są Willisy, Żuk, który został odrestaurowany naprawdę, no, ze strasznych warunków, wojskowy Żuk, tak, no to są, no i motocykle K750, Dniepry radzieckie, tak, to są te, które zawsze nam tutaj przyświecają, no bo to jest taki zlot tych też starych pojazdów militarnych.